Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali dla Was zupki chińskie, o których Wam już wspominałem. Mieliśmy ogólnie problem z tym, jak zrobić, żeby te zupki skonfrontować sensownie. W sensie nie, żebyśmy nalewali te zupki wszystkie na raz, żeby one wystygły i nie wiem, będziemy sam makaron później próbowali. Więc postanowiliśmy zrobić tak, że każdą zupkę będziemy próbowali pojedynczo. Ogólnie test jest to zupek tylko i wyłącznie chińskich o smaku tak zwanego roszołu. Czyli staraliśmy się kupić zupki, które są tylko i wyłącznie z kurczaka. Dodatkowo braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie makaron, ten taki drobny, tak zwany ten noodle makaron chyba to się nazywa. I tak będzie wyglądał nasz test. I dodatkowo jeszcze powiem Wam, że pojawiła się kolejna postać u nas na kanale, a jest to Paweł. MC znany na innym moim kanale z innych filmów. Oraz niezawodny na wszystkich odcinkach występujący szwagier. Elo. Na operatorem kamery jest Grzesiu, który dzisiaj z nami niestety znowuż nie może testować, ale już niebawem będzie z nami testował. No i na zapleczu zupki przydziela nam żona Monika. Więc prosimy o zupkę. So delicious. To się je, czy na to się patrzy? Nie wiem. To już doszło? Jak Sasha Grey. Sasha Grey nie dochodzi. A co robi? Makaron dobry? Makaron dobry, dokładnie. Pierwszy niech się wypowie MC, co o tej zupce sądził. Smak dobry. Tłuszcz taki no w porządku. Nie wiem ile to poszło na tą porcję. Chociaż co do makaronu, to tak nie zdążył się porządnie nasiąknąć. Myślę, że jakby dobrze nasiąknął, to by smakowało lepiej. Nie zasłona, taka w porządku akurat na przerwę w robocie. Moim zdaniem natomiast, u Pawła widzę... MC nie dodał, że dał jej ocenę 8. Ja tej zupce dałem ocenę 6. Jak dla mnie natomiast ona była dosyć słona. Makaron faktycznie... Może był twardy, ale też nie był taki al dente, jak to w wifonach jest, tylko był taki jakby mączniasty, mam wrażenie. Tak, no, zupka jak zupka. Studentom polecą, pewnie cena po 70 groszy, także żyło się na takich kiedyś. Ogólnie moje spostrzeżenie, smak średni i dosyć słona. Tyle, co mogę powiedzieć. Fagru, co ty sądzisz? Makaron w sumie dobry. Co do samych przypraw, samej zupki, no to... Określiłbym to jako chudy rosół, nie? Czyli woda z oczkami, tłuszczu i trochę zasłona, jak dla mnie. Też słona. Sporo było, mi się wydaje, tego tłuszczu coś. Tak, ten tłuszczu, dziwny, no to mówię, tłuszcz, woda z tłuszczem i solą, tak. Lekko żółtawa pewnie, ale to chyba od makaronu mi się wydaje. Ocena? 7. Ja już widzę po tej zupce, że to jest coś tańsze. Dupka, kilka, radomia. A czy wiecie, moi drodzy, że zupka chińska nie powstała wcale w Chinach, a w Japonii? W Japonii. Pachnie trochę jak sznurówki. Niech se nasiąknie. No też tak myślę. Gdybym nie był głodny, to bym nie żarł tego. Nie dobra. Ostatni. Nie dobra. Ostatni. Krzysiowo będzie. Zapomnijmy o tym. Dobra, ja mogę na bieżąco, nie będę tego zapisywał, tylko od razu Wam powiem, że jest bardzo słona, naprawdę jest słona, z dodatkiem curry. Makaron jest paskudny. Taka rozlazła mąka, jakoś tak jakby się rozwalał. I to nie jest kwestia, że on nasiąknie, czy nie, będzie jeszcze gorzej jak nasiąknie, więc wolałem to szybko zjeść i mieć ze sobą. Nie polecam, chyba że macie jakiegoś Pacmana i musicie szybko lecieć, coś kupić do jedzenia i nie ma nic innego i wybieracie tą zupkę, to okej, ale tak to niestety nie. Łako, 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 łaka. To ja Wam powiem, że jest słone w cholerę. Poza solą właściwie nie da się tu za bardzo czegokolwiek... Kary. No tych chyba kary dawno nie jadłeś. Nic tam nie czuć oprócz soli i jakiegoś wątłego, schowanego zapachu kurczaka. Makaron. Połowa makaronu była miętka i niedobra, a druga połowa makaronu była twarda i niedobra. No ale że to jest dopiero druga porcja i jeszcze jestem głodny, no to dam 4. To teraz szwagier.
To ja podobnie jak Paweł dałem ocenę 4. Hojni są. Makaron, no nie powiem, dupy nie urywa. I to chyba jest największa dawka soli, jaką dzisiaj przyjąłem. I to było tyle tej zupki. Okej, ja dziękuję. To jest słodkie. Smak jest mdły, słodko-słony, widać, że jakieś warzywka sobie pływają, ale to się gryzie. To się ze sobą nie komponuje. No gryzie, przecież a co chcesz, łykasz, a nie picie. To się gryzie, bierzesz? No. Ocena. 2. Ocena 2, bo jakbym był głodny po 2 dniach, nic nie jedzenia, może bym to jakoś wcisnął. Moja ocena 5. Mi smakowało, fajna taka słodka. Lubię takie właśnie słodkie. A plus marcheweczka też spoko. Kurwa, marchewki nie widział. No miałem 4 kawałki, to jest 4 kawałki. Także piąteczkę daję i piąteczkę. Skąd wiesz, że to nie był styropian? Pomalowany na czerwono. Sokiem z żuko z soczki. Ja natomiast powiem wam, że zupka zrobiła na mnie wrażenie i dostała naprawdę solidne 2. Po wielkiej dawce soli dostałem teraz wielką dawkę cukru, czuję się prawie jak po energetyku. Wyrzut insuliny jest. Słaby makaron jak w poprzedniej zupce. Słodkie, a mimo wszystko lepsze, leciutko od poprzedniej. Może takie 2 plus jakby się dało, no nie będziemy robić szczątkowych, ale no słabo. Nie, jak dla mnie słabo, za słodkie, no to co to jest, wata cukrowa czy zupka chińska? No. Ho, co za dobroci. Na świąteczny stół by mogły być. Pachnie nieźle. Katar masz? No. Tam jest jakiś smak, którego nie mogę wyczuć. Azbest. Coś ty taki jak na skazanie. Nie smakowało? Nie, powiem wam, że zupka naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Dostała solidną jedyneczkę. Naprawdę solidną jedyneczkę. Makaron plus woda równa się zupka chińska firmy. No zobaczycie, ja nie wiem, co to była za firma, ale no, powiem wam, że przez chwilę miałem wrażenie, że gdzieś komuś wpadł kawałek jakiegoś grzyba, do tego jakimś takim dziwnym zaleciało. Nie mogę tego smaku jeszcze wyczuć, jakieś takie coś tam było delikatnie wyczuwalne, ale ogólnie ani nie czuć soli, ani nie czuć słodkości, ani nie czuć czegokolwiek, czuć po prostu wodę plus makaron i tyle. Dziękuję bardzo. To tutaj ta zupka zasłużyła na 1. Szkoda tylko wyrzucić. Zjadło, bo szkoda wyrzucić jedzenie. A ja was zaskoczę. Na solidna początek. Jedynka. Nie, na początek zapachniało mi całkiem nieźle. Potem spróbowałem i tak, makaron był taki twardy, niedobry, ale zupka nasiąkła po chwili. I to było całkiem dobre. To było całkiem dobre. Czuć było jakiś tam smak oprócz soli. Ktoś się starał, ktoś próbował. Komuś się może przewróciły przyprawy do kotła. Ale wyszło na plus. Daję dobrą 6. Nic nie dość mam. Kuchni? Czuł za pyszności tym razem. Nie wiem. O, makaron ładnie wygląda z pigmentu. Dzisiaj zupka chińska będzie lawać. Dobra, dupa, dobra. O, widzę, że makaron szybko napęczniał. No, pęczak tak. No to tydzień już leżę w piwnicy. Makaron pęcza. Nie zaczyna się wypowiedzi od a więc. Nie patrz, zapamiętaj. Wszyscy mnie opieprzają, ten mówi nie patrz, ten mówi nie a więc. Jury, to po prostu chcę wam powiedzieć, że ta zupka była niedobra. Dałem jej 1 z wykrzyknikiem, żeby podkreślić jej niedobrość. Makaron był kruchy i niedobry, a zupka była niedobra, bo była niedobra. Słona trochę i niedobra.
Nic jej nie było, po prostu mam wrażenie, że one się w pewnym momencie przestały czymkolwiek różnić. Już nawet przepłukałem usta jakąś wodą i dalej czuję, że one są niedobre. To jest tyle ode mnie. Głos oddaję mi, Pawłu. Uważam, że Kamil bredzi. Jak najbardziej bredzi. Nie wiem, może mu wyżarło kubki smakowe albo coś. Ja ewidentnie czuję, że ta zupka zasługuje na dobre 7 na 10. Już mówię dlaczego. Makaron, no, szału nie robi, ale treściwy jest. Nie rozpada się jakoś bardzo, nie jest jakoś beznadziejnie mdły. Karton jest też taki, by tak mógł sam wpieprzać z wodą i tak samo byłby treściwy. To tyle co do makaronu. Smak był ok. Nie było za słone. Było na tyle słone, żeby jakiś tam smak, który znajdował się w środku, zakreślić. Oszczędzają na soli. Warzywa też jakieś były. Kiedyś. Albo chociaż w tym samym magazynie. Zupka dobra, daje się. Mi smakowała zupka, daje piąteczkę. No trochę słonawa, ale za to makaron bardzo szybko się zrobił. Już był, jak siostra przyniosła, to był gotowy. Znaczy na pęśniał, nie? Bo siostra szła do koła domu, dlatego ten. A, możliwe. No to na pewno makaron szybko się robi, czyli jeżeli chcecie błyskawiczną zjeść, no to polecamy, bo się szybko zrobi, tylko tyle. I idzie nasza zupkarka? Wodzionka. Tyle rosołu nagotowała. Zupionka. O. Co ja się będę bawił? Jak na razie zupka, która smakowała najlepiej i miała najlepszy makaron zdecydowanie. Mimo że część makaronu było widać, że nie nasiąkł, to mimo to był bardzo smaczny. Dodatkowo zalewa, zasypka, czy cokolwiek tam było, miała najlepszy smak ze wszystkich dzisiaj skosztowanych. Dycha. Dla mnie też mi smakowała, daję szóstkę. Makaron fajny, szybko też się namiękł, przyprawy dobre. No, da się zjeść, po prostu da się zjeść. Zupka nie była za słona, nie była za słodka. Taka w sam raz właśnie, nie? Jeżeli szybko coś chcecie zjeść, no to i nie chcecie, żeby wam zębów to wykręcało, to będzie dobrze. No więc tak, zdecydowanie powiem wam, że to była najlepsza zupka póki co w zestawieniu. Ocenę dałem jej 9, taką naprawdę solidną. Makaron był bardzo w porządku. Co o niej mogę więcej powiedzieć? Delikatnie dało się jakiegoś pora wyczuć, jakieś takie coś korzenne, jakieś dodatkowo, nie wiem, pietruszki, jakieś coś było w nim czuć. Makaron zdecydowanie fajny był. Także solidna 9, nie ma co tutaj dyskutować z tym. Jest okejka. Chyba czują paprykę. Właśnie tak mi się coś wydaje. To jest bifon. Makaron nie wygląda już jak bifon, mi się wydaje. Pisali, że jest łagodny. Kłamali. A więc ta zupka naprawdę była w porządku. Daję jej solidną ósemeczkę. Powiem wam, że gdyby chciał ktoś tak zrobić na bogatości, to z poprzedniej zupki, czyli z zupki numer 6, bierzecie sobie makaron, a z tej zupki sypiecie przyprawy i wychodzi wam bellissimo, wychodzimy wtedy poza skalę. Ponieważ tutaj makaron był taki, nie mówię, że był zły, ale ja lubię taki bardziej al dente. Ten był taki bardziej rozlazły, taki większy bardziej. W tej zupce dało się wyczuć jakieś zalążki kapsajcyny, było czuć ewidentnie jakieś warzywko, że tam wpadło. Było nawet czuć kawałek jakiegoś szczypiorku, czy małego porka, czy czegoś. Coś tutaj się naprawdę działo, więc ta zupka była naprawdę, gdyby nie ten makaron, to dałbym ją na pierwsze miejsce. No ten makaron mi troszeczkę nie podszedł, ale same przyprawy, ekstraktywność tej zupki była naprawdę bardzo na plus. Leciutko była też słodka taka, bardzo, bardzo, bardzo fajna zupka. Mi osobiście ta zupka najbardziej z dotychczasowych smakowała, daje 10. Bardzo fajny dobór przypraw, lekko pikantne. Makaron, no to trochę musiał jeszcze by dojść do siebie, ale jedna z tych lepszych, na pewno polecam i smakowała.
Szkoda, naprawdę szkoda, że dali akurat taki typ makaronu, gruby, rozlazły, rozmiękły, odgryzę ci tę rękę. Mam nadzieję, że będzie smakować lepiej niż te zupki chińskie. Ale do rzeczy. Smak bardzo dobry, świetny. Jest tylko jedna rzecz, którą strzelili w tej zupce. Makaron. Tak jak już powiedziałem, miękki, rozlazły. Podziwny. Ósemka tylko. A mało być tak piękny. Co do kapsaicyny, to się nie wypowiem. Nie wiem, co to jest, narkotyków nie biorę. Próba pietruszka jakaś. Marchewek do użo. Patrz, marchewkę mam kawałka. Nie. Tęsknię za poprzednią zupką. Wiesz co? Nie. Ja już mogę powiedzieć. So speak to me. Powiem wam, że tej zupki musiałem naprawdę spróbować parę razy, bo nie byłem w stanie uwierzyć, że można zrobić coś tak słodkiego. Za słodkie, za słone, za mdłe, no i badziewny makaron. Jeden. Natomiast moja osoba przyznała tej zupce 3. Smakuje trochę, jakby była zrobiona z jakiegoś kosmity. Jest... dlatego dostała 3, ponieważ tak skaluje też względem poprzednich zup, które mieliśmy. I poprzednie na przykład dwójeczka miała 2, trójeczka miała 3. One były moim zdaniem zdecydowanie gorsze. Tutaj makaron był rozlazły faktycznie do bani. No ale poniżej dwójki bym ich nie dał. Jak sobie przypomnę smak tej dwójki albo w ogóle tej czwórki albo piątki, no to tej nie mogę tak nisko aż ocenić. Więc zgarnęła tą trójeczkę za to, że smak jest ekstraktywny. Względnie ekstraktywny, nie robiący żadnej furory, oczywiście jest ten smak, ale coś tam w niej fruwało, kawałek jakiejś pietruszki było, widać jakieś makaronu. Taka zupka jak zupka. Jeżeli kosztuje 60 groszy, to można ją pochłonąć. No nie była to najgorsza zupka, jaką dzisiaj jadłem. Tego daję dwójkę, bo ładnie wyglądało. Była zasłona, makaron był taki... No da się to na pewno uratować na własną rękę, coś tam, jakieś przyprawy sobie dacie, to se zjecie, ale jak już was stać na przyprawy, to se kupcie inną zupkę. Oj, na zapachu skończymy. Mam ambiwalentne odczucia. Też nie wiem, co o tym sądzić. Ambientny. Ambientny. A ja mam co do tej zupki albańskie odczucie. Opowiedz nam o tym. Nie wiem, co mi sądzić. Keszkę w meszkę. Keszkę w keszkę. Nie chcę jeszcze. No więc ta zupka otrzymała ode mnie notę 6 za lądowanie z telemarkiem. Nie, powiem wam, że ciężko mi było ocenić pod tym względem, że makaron był naprawdę podły, ale same przyprawy, ekstraktywność tego naprawdę była fajna. Dało się wyczuć jakieś tutaj troszeczkę jakby kary było, jakieś troszeczkę jakiegoś polotu było, no ciężko mi to określić, te smaki zaczęły się zlewać, ale naprawdę była całkiem przyzwoita ta zupka. Gdyby dała się tylko jakiś dobry właśnie taki makaron typu wifon czy coś, to byłaby rewelacja. Teraz z tym makaronem, makaron był taki rozlazły, kruchy i no i po prostu mnie psuł wszystko makaron. Naprawdę zupka była w porządku, gdyby nie ten makaron. Ja osobiście nie wiem, co o tej zupce sądzić. Dałem 5, bo była taka pomiędzy tymi najgorszymi, a pomiędzy tymi lepszymi. Po prostu, no, zjadłem, bo zjadłem. No, żygać mi się nie chciało, ale w niepowzięty też nie byłem. Taka dziwna ta zupka. Niby smakuje, bo ma taki trochę nietypowy smak. Ani to kurczak, ani to ser żółty, ani to skarpetka. Może wiewiórka. Smażona w oleju głębokim. Na chrupko. Wiewiórkę na chrupko. No, z serem i ziołami. To by było już najbliżej tego. Smak dobry. Makaron beznadziejny. Równoważy się. Daje 5. A jest ekstraktywna? Jest ekspotencjalna. Eksterytorialna.
Chciał. O, makaron jakiś. Dziękuję. Właśnie. Dużo fiści faftów. Pachnie fajnie. No. Czy też te twoje narkotyki? Teraz coca, hash, LSD. Tak, kokaina. Tak. Coca. Kapsloicyny. Patrzę, jak będziecie głodni, to macie dokładkę. To są wszystkie te zupki. No, a to ja chcę. Które został makaron. To wodę miałem. Zalałam jeszcze, ale to wsiąkło. Tu jest woda. Bardzo dużo nalałam. A więc, numerek 10 powiem wam, że otrzymał ode mnie notę szósteczkę. Otrzymał ją za to, że tak jak w poprzednim, poprzednia dziewiąteczka, makaron beznadziejny. Natomiast sama ekstraktywność, sprawdzaliśmy już na internetach. No prawda. Jest coś takiego jak ekstraktywność, odnosi się do degustacji win, a nie do ekstrakcji alkoholu z wody, czy z czego ty tam ekstraktujesz alkohol. Nie, powiem wam, że jest zupka w porządku, da się ją zjeść. Makaron jest naprawdę ciulowy. Czyli jest w porządku. Miała dużo jakichś wpływających farfocytów u góry i była całkiem znośna zupka. Dałem 3, ale po namyśle dałem 2. Makaron beznadziejny i nie lubi ostrych zupek. Była mnie za ostra. Faktycznie, było czuć kapsaicynę. Ja daję 8. Była to jedna z lepszych, które dzisiaj jadłem. Chciałem dać 9, ale makaron mi na to nie pozwolił. Pływały jakieś pietruszeczki, lekko pikantne. W porządku. Też zapisałem to właśnie, nie powiedziałem, że czuć było kapsa i cynę. 1. Złoty smok z Biedronki. Było nawet niezłe. Jak to Grzesiu mówił, Golden Dragon. 2. Od Daenerys. Łapka. Słone jak cholera. Tak. Sól, curry i tyle. Nawet bez curry. 3. To był fake na moich przyprawach. Z tym makaronem. Dlatego brakowało octu, bo było słodkie i z makaronem z Kaufland. Słabe to było. 4. To był właśnie Kaufland. Masakra. Masakra. Też tak. Dało radę. Masakra, jedyneczka. 5. Meme. To też było zło wcielone. Tak mam zapisane. No. Zło wcielone z wykrzyknikiem. Mi smakowało. 6. Wifo. O, on. Porsche dał. No, to najlepsza moja zupka. Najwyższa cena, 9 dzisiaj. No. 7. Coś takiego. Bonazi. Bardzo dobre. Bonazi, bardzo smaczne. Bardzo ciekawe, że ona miała 3 te przyprawy. Można by się pokusić o wzięcie makaronu z wifonu i użycia przypraw z tego. To ja właśnie powiedziałem, że to by było. Dlatego lekko pikantna była, bo były 3 przyprawy. Tak, tam osobna jest taka chyba schod napisana. 8. Na tym makaronie sama wegeta. Dno, syf. Dużo wegety. Przepraszam bardzo, były gorsze. Ja 2 dałem. Były gorsze, tutaj dałem trójeczkę. Najgorsze co jadłem. Była ekstraktywna. Tylko 2, tak. Ładnie wygląda. Benzyna ekstrakcyjna, no, przy tym delikatnie. Z wegety, tak. Marcheweczkę i inne takie. 9 to... I mi się wydaje, że to było fajne, bo z tego co widziałam, to taka gęsta była. Ja napisałem, że ona była w porządku, tylko że ciulowy makaron był tutaj. Nietypowy smak, badziewny makaron. Dałem 5. To? Ale nie, Carrefour chyba. No i ostatnia. Jumium. Słabe. Czemu? Boże, szósteczka taka. To makaron był właśnie ten słaby. Kiepskie. Ogólnie co? 7 jeszcze raz, co to było? 7 tam? Wifon był według was najlepszy. Nie, Wifon ma zdecydowanie najlepszy makaron. Jest, nie jest rozlazły, jest zwięzły. Zdecydowanie dzisiejszymi faworytami były dwie zupki. Tak, ten? Wifon. I 7, która mnie zaskoczyła, to jest ten... Bonasia. Bonasia. Tej nie jadłem, nie tej to masz, tu masz wszystkie naraz, proszę się, częstuj. Spróbuj wyczuć tutaj, gdzie jest wifon, szukaj. Myślę, że to makaron z lewej, nie ten, drugi z lewej. No ale powiem wam, że między tymi dwoma, moim zdaniem, między tymi dwoma zupkami jeszcze ewentualnie bym tutaj dorzucił którąś jedną chyba. A może nawet nie. Jeszcze tą pierwszą bym dorzucił. Jako rozwiązanie niskobudżetowe jest ok. No to tak. Z Biedronki. I powiem wam, że poniżej tych jest już. Nie, ta była też całkiem spoko, przyprawy miała dobre. Ale makaron miała tragiczny. No.
Tutaj jeszcze ten makaron. Ja powiem szczerze, że na początku ciężko było mi punkt odniesienia też znaleźć i daje mi 6. Teraz myślę, że z pełną świadomością poprawię ją naprawdę na 7, bo czasami na początku ciężko jest mieć punkt odniesienia do innych zupek, jakie będą. Teraz mając punkt odniesienia do tego, co mieliśmy dalej, ta zupka naprawdę jest godna uwagi. Jest w porządku całkiem. Wifon oczywiście wygrał i ten... Zobaczymy, jak będzie, jak się test Wam spodoba, to zrobimy następnym razem test może zupek chińskich z tym grubym makaronem jakiś. Krewetkowych jest mało, ale na przykład pomidorowe są... Pomidorowych sporo. Barszczyki, o, barszczyki. Gorący. Ale to może tak nie będziemy jedli przez jeden dzień i zrobimy sobie siestę. Myślę, że jeszcze w tym roku do świąt parę odcinków wyjdzie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, kliknijcie tą łapkę w górę. Łapkę w górę. Tamto? Ale na w dół pokazuje. Ale w dół to też jest do góry, tylko że mentor sobie musisz wziąć tak. I jest już dobrze. Nie? Pokombinować. Nie, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, a będzie na pewno więcej. Niebawem pojawi się test wody święconej. Nie, wód mineralnych zrobimy jakiś test w połączeniu z kranówką na ślepą próbę. Dorzucimy też jakieś kabanosy i jakieś jajka będziemy testowali. Także w tym roku jeszcze się parę filmików powinno pojawić. Łapka w górę i do następnego odcinka, moi drodzy. Trzymajcie się. Na wolę jajka? Ej, kultura, panowie. Aha, za konia. Karteczki a, znaczy ten palca na zewnątrz. Tak ledwo za łóżkę, żeby i tym paluchem wtedy bierę, no. Dokładka. Nie wiem, czemu ma to czuć białkiem. No dobra, próbujemy w ciszy i oceniamy. A teraz byśmy zrobili osobną kartkę. Ale dobrze, ja tylko mówię, co zaraz zrobimy. No jasne. Nie da się tego jeść. Ja wszystko zjem przecież. No właśnie. Darmowe było. Ja za darmo to ja wszystko zjem.